W obu przypadkach stanowią one główne połączenie elektryczne do urządzeń. Skład implantów: oba obiekty były metaliczne i składały się głównie z żelaza. W przypadku Johna, analiza spektrometra ms pms wykazała także 5% niklu i śladowej ilości innych metali, w tym galu, ga, gorymanu, ge, platyny, pl, i redu, ir. Co ciekawe, przypominały one składem żelazo znajdowane w meteorytach. Implant Johna posiadał także zewnętrzną otoczkę przypominającą macicę perłową. Składem przypominał z kolei materiał biologiczny, taki jak muszla lub kość. Analiza wykazała w nim duże stężenie wapnia, ca, krzemu, si, węgla, c, tlenu, o, fosforu, p, i siarki, s. Analiza danych izotopowych uzyskana dzięki badaniu ICP-MS wskazała na istnienie w implantach rzadkich izotopów, Możliwość obcego pochodzenia omawianych obiektów wymaga jednak dalszych analiz. W przypadku implantu RONA analiza EGS wykazała, że składa się on w większości z żelaza, Fe, z domieszką węgla, C, tlenu, O, glinu, Al, krzemu, Si, fosforu, P, siarki, S, chloru, Cl, wapnia, Ca, i potasu, K, oraz chromu, Cr. W implancie RONA nie wykryto śladów niklu. Połowa egzemplarza nadal znajduje się w badaniu. Obiekt wydobyty z ciała Rona również posiadał zewnętrzną okładzinę, która w tym przypadku była świecąca i czarna. Analiza X wykazała, że składa się ona głównie z węgla C, tlenu O, fosforu P i żelaza P. Właściwości mechaniczne obiekt Jona był bardzo kruchy i po usunięciu rozpadł się na kilka części. Uznaliśmy, że za jego nietrwałość odpowiadały zawierające się w nim mikroskopijne zwoje nanorurek. Pokryte one były czymś, co przypominało w dużym stopniu zewnętrzną powierzchnię implantu. Być może był to system elektroniczny odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W przeciwieństwie do pierwszego implantu, obiekt usunięty z ciała Rona miał bardziej jednolitą strukturę. Był również niezwykle twardy i nie dało się go rozpołowić nożem, brzytwą ani obcęgami. Ponieważ analiza wnętrza obiektu przy pomocy SEM wymagała jego rozczłonkowania, wykorzystano w tym celu specjalną maszynę przemysłową, jednak i ona nie była w stanie go przeciąć. Warsztat, gdzie przeprowadzono tą operację ocenił twardość materiału, z którego wykonano implant na najwyższą w skali Rockfella. Obiekt zabrano następnie do laboratorium laserowego, gdzie próbowano przeciąć go przy pomocy lasera pulsacyjnego o dużej mocy. Inne właściwości oba obiekty otoczone były polem magnetycznym o wartości około 10 Gaussów i emitowały sygnały radiowe. Implantrona nie zawsze był aktywny. W ciałach innych osób sygnały te były często trudne do wychwycenia. Po rozczłonkowaniu części obiektów dopasowywały się do siebie automatycznie, co działo się być może dzięki emitowanemu przez nie polu magnetycznemu. Implanty z jakichś powodów występują w różnych kształtach i rozmiarach, ale to tylko jedno z pytań otaczających to enigmatyczne zjawisko. Jasne staje się, że możemy dowiedzieć się bardzo wiele na temat odwiedzających nas obcych gości poprzez badanie miniaturowych obiektów które zostawiają oni w ciałach niektórych z nas. Źródło: infra.org.pl oraz grawitacja44.org.pl